I kolejność projekcji po godzinie 16 filmów konkursowych będzie się odbywać w takiej kolejności, w jakiej środka Marysia wylosuje. Uważam, że są to filmy przede wszystkim prawdziwe. To znaczy, to są filmy, które nie kłamią. O tym, że one są niezależne, przede wszystkim świadczy tematyka. Tematyka, która jest w ogóle niehonorowana, nietolerowana w żadnym szerszym obiegu, zarówno przede wszystkim w mediach publicznych, ale także w tych mediach znaczących komercyjnych. Nikt po prostu nie chce wziąć tych filmów, głównie ze względu na ich treść, na ich wymowę. One nawiązują do, utrwalają nie tylko obraz Polski, tej obecnej, ale przede wszystkim próbują utrwalać tradycje i pokazują także, jakie negatywne zjawiska nastąpiły w III RP. No przede wszystkim chcemy odkłamać media, które narzucają nieprawdziwy obraz Polski. Obserwujemy te media na co dzień. Widzimy, jak to, co jest w ich przekazie, nijak się nie ma do rzeczywistości. Obserwujemy to już od wielu lat. Ten proces się pogłębia. Media stają się właściwie już jakby taką najbardziej haniebną częścią establishmentu. To trudno w to uwierzyć. Już niedługo pierwszy film w konkursie ma 32 minuty. Film drugi, który będzie szedł w konkursie, Zapomniane męczeństwo, 55 minut. Trzeci Idziemy, 37 minut. Oprócz walki o media publiczne, rozwijać własne inicjatywy medialne i to, co Państwo na przykład robicie, to jest bardzo cenne. Tych inicjatyw jest bardzo wiele, ale też nie ma co ukrywać prawdy, one są o małym zasięgu. Suma tych zasięgów nie jest już bagatelna, no ale jednak są to przedsięwzięcie na kruchych podstawach finansowych i myślę, że głównym zadaniem opozycji w Polsce jest to, żeby zorganizować kapitał na budowę potężnych mediów. Mediów, które nie będą własnością tej opozycji, ani tych partii opozycyjnych. Będą służyły ludziom, którzy mają taki, a nie inny światopogląd. Ale zadaniem polityków najważniejszym jest namówienie kapitału, żeby chciał w takie media zainwestować, a później mają się od tych mediów odczepić. Te filmy konkursowe jakby pokazują co najmniej, mogę powiedzieć, taki dwukierunkowy obraz Polski. Czasy współczesne, te, które dzieją się teraz, jak na przykład film o wyjeździe, bardzo licznym wyjeździe zorganizowanym bodajże przez Gazetę Polską do Budapesztu dla poparcia Viktora Orbana. No, moim zdaniem bardzo ciekawy, wartościowy film, który przecież stoi w poprzek w pewnym sensie interesom państwowym Polski, bo pochwala przywódcę i popiera przywódcę, który jest krytykowany i któremu grozi palcem Unia Europejska, prawda? No więc gdzie w Polsce taki film? Są filmy, co najmniej dwa rozliczeniowe, ale takie, które dotykają czasów współczesnych. Na przykład Nieposzanowania niezwykle zasłużonej pani, która walczyła w AK, która całe życie była związana z Warszawą i nagle decyzja pani Hanny Gronkiewicz-Walc powoduje, że ona zostaje pozbawiona korzeni. Miejsca, gdzie mieszkała 83 lata i jest bohaterką, jest jedną z ostatnich kobiet żyjących, które walczyły w powstaniu, ale interesy ekonomiczne, a być może częściowo interesy polityczne wymagają tego, żeby ją
przesiedlić, co oczywiście dla niej kończy się w jakimś stopniu tragicznie. Jest wreszcie film bardzo interesujący o biskupie poznańskim, Antonim Baraniaku, który, jak się okazuje, no, był wielkim bohaterem, herosem. W latach 50. w najgorszych, w najczarniejszym okresie szalejącego terroru stalinowskiego, kiedy księdza prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, osadzono w Komańczy, w Bieszczadach. Księdza Baraniaka wzięto do więzienia na Rakowieckiej i tam UB, torturując go, używając różnych podstępów, męcząc, można powiedzieć, znęcając się nad nim fizycznie i psychicznie, próbowała wymusić na nim jakieś zeznania, które będą obciążały prymasa. Więc to jest kolejny film, którego media publiczne i media mainstreamowe nie interesują. A to jest kawał Polski. Bo rzecz jest w tym, jak na przykład dlaczego ludzie jakby dbający o rozwój kraju, o rozwój młodego pokolenia tak mocno naciskają na opierają się przeciwko zlikwidowaniu programu historii w szkołach średnich. Dlaczego? Dlatego, że bez pamięci naród ginie, a część tych filmów, niektóre z tych filmów są po prostu filmami, które pielęgnują pamięć, ale bardzo ważną pamięć o Polakach, którzy zasługują na wyróżnienie, a niektórzy z nich nawet na pomniki.